Cześć, witajcie. Z tej strony Przemas, pracownia stolarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego filmu będzie temat związany z tytułem filmu, czyli czy i dlaczego wyrówniarka jest niezbędna w pracowni czy warsztacie stolarskim. Ponadto postaram Wam się opowiedzieć o rodzajach krzywic deski, tarsicy, w jaki sposób ja sobie radzę, jakimi technikami. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Jeszcze tytułem wstępu. Dlaczego zdecydowałem się na nagranie tego filmu? Tak naprawdę techniki, o których dzisiaj wspomnę i Wam pokażę, możecie zobaczyć sobie u mnie na filmach w moich poprzednich realizacjach. Nie omawiałem ich, tylko pokazywałem. Wydawało mi się, że to będzie wystarczające, natomiast Wy mnie zmotywowaliście do nagrania tego filmu, ponieważ zadajecie mi pytania, czy sama grubościówka wystarczy do wyrównania deski, żebyśmy później mogli ją wykorzystać do projektu, czy pod klejonkę, do blatu, czy do innych elementów. I stwierdziłem, że warto wracać do tych podstaw i będę wracał w swoich filmikach na swoim kanale do podstaw pracy z drewna, do podstaw stolarstwa, bo wydaje mi się, że faktycznie o pewnych rzeczach trzeba powiedzieć wprost i pokazać, żeby tak naprawdę to wszystko zrozumieć, a zależy mi na tym, żeby dzielić się z Wami swoją wiedzą i przekazywać Wam swoje jakieś spostrzeżenia i doświadczenia i oczywiście wymieniać się z Wami swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami po to, żebyśmy uczyli się nawzajem. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, do deski. Okej, słuchajcie, udało mi się znaleźć taką deskę, która będzie idealnym modelem do pokazania Wam właśnie wszystkiego rodzaju krzywisk i wichrowatości. Przejdźmy od razu do tematu. Bardzo się z tego cieszę, że taką deskę znalazłem. Nie było łatwo. Zacznijmy od pierwszej krzywizny. Krzywizna poprzeczna płaszczyzn, czyli to jest ta krzywizna, jak widzicie, tutaj tworzy łuk. Dlaczego ona się tak nazywa? Ponieważ to jest przekrój poprzeczny deski i jeżeli deska nam się wygina w ten sposób, to jest tak zwana krzywizna poprzeczna płaszczyzn. W jaki sposób ją sprawdzić? Możemy ją sprawdzić w ten sposób, że kładziemy ją po prostu na blacie. Jak sobie zajrzymy, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy tutaj nie mamy prześwitu. I w ten sposób na jakimś równym blacie łatwo nam sprawdzić, w jaki sposób ta deska jest przekrzywiona. Następna krzywizna to krzywizna podłużna płaszczyzn. Też w jaki sposób ją sprawdzić? Wezmę w drugą stronę. Oczywiście też te deski sprawdzamy sobie na jakimś równym blacie, czy na stole, na strugnicy, którą macie. Krzywizna podłużna płaszczyzn. Tu mamy całą płaszczyznę wzdłuż deski. I teraz sprawdzamy ją w ten sposób, że też widzimy, tutaj jest prześwit. W związku z tym ta deska również nam się przekrzywia wzdłuż płaszczyzny. Czyli ta krzywizna nazywa się krzywizną podłużną płaszczyzn. I też widzicie, kładziemy na blat, jesteśmy w stanie sprawdzić. Kolejny rodzaj krzywizny to krzywizna podłużna boków, czyli mamy bok, kładziemy deskę na boku. Widzimy, tutaj również jest prześwit dość spory, więc ta deska jest również posiada krzywiznę podłużną boków, czyli już mamy trzy elementy zawarte. No i ostatnia krzywizna, a tak naprawdę to wichrowatość, czyli wichrowatość deski, którą możemy sprawdzić również kładąc na blacie, naciskając na jeden koniec deski róg i na drugi. I widzimy, że ta deska nam pracuje w ten sposób, naciskając na jeden koniec, może wezmę w ten sposób. O, tak będzie lepiej. Na jeden róg kładę i na drugi nacisk kładę i ta deska nam też pracuje. I to się nazywa tak zwana wichrowatość deski, czyli popularnie zwane śmigło. Słuchajcie, a po co w ogóle wiedzieć na temat tych krzywic deski i wichrowatości? Ze względu na to, żebyście później wiedzieli, w jaki sposób obrabiać ją na wyrówniarce, w jaki sposób na niej pracować. Zanim przejdę do wyrówniarki i pokazania Wam moich metod wyrównowania, bazowania deski, najpierw pokażę Wam, dlaczego wyrówniarka jest niezbędna właśnie. Czyli posiadacie grubościówkę, czy to przenośną, stołową, czy stacjonarną i chcecie wyrównać deskę. I macie teraz taką deskę jak ta, która posiada krzywiznę podłużną płaszczyzn, czyli jest wygięta w ten sposób. I wydaje Wam się, że powiedzmy tutaj macie boki podocinane, wrzucacie deskę w grubościówkę i wydaje Wam się, że deska będzie równa. No niestety tak nie będzie. Żeby teraz dobrze zrozumieć, dlaczego sama grubościówka nie wyrówna nam deski i ta deska nie będzie równa, jeżeli ją przepuścimy przez grubościówkę
i nie wyrówna nam tej krzywizny podłużnej płaszczyzn. Odsłoniłem osłonę, żeby wam pokazać, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że tutaj w tym miejscu mamy teraz blat, że blat jest tutaj, a to jest powiedzmy nóż strugarki. W tym miejscu mamy nóż strugarki, w tym miejscu mamy wały popychające nasz materiał. I w momencie, kiedy wrzucamy tą deskę, tutaj w tym miejscu nam nóż struga, wały nam napędzają tą dechę, ta deska idzie i zobaczcie, tutaj i tutaj jest ten wał. Czyli mamy tą szerokość tak naprawdę docisku deski do blatu, tu powiedzmy jest ten blat, wyobraźmy sobie, i mamy taką szerokość tutaj w tym miejscu docisku tylko i wyłącznie na tą deskę. Deska ta ma około 70-80 cm z tego, co mi się wydaje, i docisk na deskę jest tylko i wyłącznie tutaj w tym miejscu, czyli poprzez te wały popychające oraz no i nóż, który struga nam. I w momencie, kiedy przepuszczamy tą deskę, to ta deska idzie przez wał, przechodzi nam, struga nam oczywiście tą płaszczyznę, ona będzie wystrugana, ale tak naprawdę ona nam nie wyrówna całej płaszczyzny deski, żeby była równa, że jak dołożymy do blatu, to się przyklei, tylko tak naprawdę powieli nam tę krzywiznę, ten błąd, ze względu na to, że ta szerokość jest tak wąska. Przejdźmy do praktyki, wrzucę to w grubościówkę i zobaczycie, że nadal ta deska nie będzie wyrównana. Deska była strugana z tej strony, jak widzicie, jest przestrugana. Natomiast czy to coś zmieniło, jeżeli chodzi o wyrównanie samej deski, jej płaszczyzny i krzywizny deski? No zobaczcie, nie. Cały czas mamy tu szczelinę. Mógłbym oczywiście przestrugać to z drugiej strony, ale to tak naprawdę byłoby to samo. Czyli ta łódka, która jest w ten sposób, tak samo by została. Zobaczcie, jeszcze raz biorę tą przestruganą część deski. Jak widzicie, szczelina jest i to wcale nie mało. No nie, zdecydowanie musi być wyrówniarka. A dlaczego wyrówniarka? To przejdźmy do niej i wam pokażę. I zanim przejdę do wyrównania tej deski, pokazania wam, w jaki sposób ja tą deskę bym wyrównał, jaką metodą, techniką, moim sposobem, chciałbym, żeby ten film tak naprawdę był kontynuacją filmu sprzed roku, w którym omawiałem techniki wyrównywania deski. Zerknijcie sobie tutaj. Ten film ma być kontynuacją, więc nie będę wam opowiadał już o tym, że przykładnicę wzdłużną trzeba ustawić pod kątem prostym w stosunku do blatu. Wtedy mamy pewność, że uzyskamy kąt prosty. Tam wszystko w tym filmie opowiedziałem i pokazałem, także zapraszam was do obejrzenia tego filmu. Tam też pokazałem techniki wyrównywania krótkich desek. Tak samo tej deski krótkiej, jaka tutaj jest. I oczywiście ja się uczyłem, że nacisk jest na blat odbiorczy, referencyjny. Przy krótkich deskach faktycznie ta metoda się sprawdza. Przy długich deskach jak najbardziej zgadzam się w 100% z Johnem z American Woodworkings. Też zapraszam was do obserwowania tego kanału, do obejrzenia tego kanału. On pokazuje, w jaki sposób on wyrównuje te deski długie. Ta technika jest już inna, nacisk jest na blat podawczy. Ale kończąc ten temat, tą dyskusję, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby deskę po prostu zbazować, żeby miała równą krawędź, płaszczyznę styczną, bok deski, po to, żebyśmy mogli wszędzie złapać kąty proste pomiędzy wszystkimi krawędziami. W tym miejscu chciałem wam również podziękować, słuchajcie, za komentarze, które odkąd prowadzę ten kanał, piszecie pod filmami. Staram się z tych komentarzy również wyciągać dla siebie jak najwięcej nauki. Mam w sobie pokorę, też ciągle się uczę. Myślę, że tak jak już nieraz wspominałem, ta dziedzina stolarstwa jest taką dziedziną, gdzie człowiek się uczy całe życie. Natomiast zawsze jak napiszecie jakiś komentarz, staram się najpierw sprawdzić to, w jaki sposób mnie poprawiacie, czy się z tym zgadzam, czy nie. Na przykład chcę sprostować tutaj jedną rzecz. Jeden z was pisał mi, że nie może patrzeć na to, jak w momencie, kiedy wjeżdżam z krótką deską, daję nacisk już na
osłonę noża. Któryś z Was, już nie pamiętam, zwrócił uwagę na to, żeby nie korzystać z tej osłony noża, bo jest ryzyko tego, że gdzieś mi ręka poleci w nóż. Powiem szczerze, że testowałem, próbowałem to robić i nie widzę tutaj możliwości tego, żeby gdzieś ta ręka poleciała w nóż w momencie, kiedy dociskam w ten sposób ręką osłoną noża deskę. Nie widzę tutaj możliwości, żeby ta ręka poleciała, ale myślę, że to tak naprawdę to już jest rozbijanie pewnej substancji na atomy, no bo to nie o to chodzi tak naprawdę. Chodzi o to, żeby deska była wyrównana, zbazowana. Tak naprawdę każdy z Was pewnie ma swoją technikę, inne ma zdolności manualne, możliwości manualne i każdy dostosowuje sobie tą technikę pod siebie, jest prawo, lewo, ręczne. No różne są ludzi uwarunkowania. Można oczywiście też tak robić, że tutaj sobie dociskam. Można oczywiście nie dociskać tym nożem. U mnie się to sprawdza, że ja tą osłoną na samym początku jednak jak wjeżdżam z tą deską dociskam. Nawet jakby mi ta deska się wycisnęła, to przecież ta osłona i tak mi trzyma, zabezpiecza. Tutaj przecież do przodu, do tyłu nie jest w stanie polecieć. Ale dobra, nieistotne. W każdym razie można sobie przyjechać i faktycznie nie dociskać. I tutaj mówimy o tych krótkich deskach, długie deski. To już jest inna bajka, inna faza. Zapraszam Was właśnie jeszcze raz do obejrzenia filmu. Tutaj proponuję Wam zobaczyć, w tym miejscu zobaczcie film John'ego z American Woodworking, który pokazuje, jak wyrównywać długie deski. A ja Wam pokażę w cenach jakby uzupełnienia tej wiedzy i jakby moich spostrzeżeń, doświadczeń, w jaki sposób właśnie strugać te deski, które posiadają te krzywizny, o których Wam wspominałem. Jak wspominałem Wam w tym swoim filmiku, najpierw pracę należy zacząć od wyrównania tej płaszczyzny szerokiej deski, czyli w przekroju stycznym. Następnie później bok deski, krawędź deski, w ten sposób. Tak, jeżeli mamy deskę, która posiada tą krzywiznę podłużną płaszczyzn, tych szerokich, wówczas zobaczcie, dajemy sobie na blat. Sprawdzamy, w którą stronę nam ta deska pracuje. Tu widzimy, że pracuje nam w ten sposób, tutaj na rogach się wspiera. To nie strugamy jej w ten sposób, bo będzie nam trudno. Strugamy ją w ten sposób, czyli od tych krawędzi, które są. I teraz jeszcze kolejna technika, kolejna metoda, która mi się sprawdza i dzięki niej jakby zaoszczędzam na materiale. To nie robię tego teraz w ten sposób, że deska w ten sposób wyrównuję. Ze względu na to, że przy wejściu deski zawsze przy wejściu deski w ten sposób w nóż, tutaj zawsze jest zbierane więcej tego materiału. I wtedy, jeżeli będę cały czas strugał w ten sposób, przekładał, strugał, to mogę doprowadzić do tego, że ta deska będzie krzywa w ten sposób, tak? I tu będzie bardzo gruba, tu będzie bardzo wąska i stracę dużo materiału. Dlatego kolejną jakby metodą, techniką, którą ja wyrównuję, strugam deski, te płaszczyzny szerokie deski. Robię to w ten sposób, że robię to od środka, czyli rezygnuję tutaj z osłony lub robię to w ten sposób, że korzystam troszkę tu z przykładnicy. Korzystam z popychacza swojego, który wykonałem i robię w ten sposób, że zaczynam od środka, czyli wjeżdżam tak naprawdę z krzywizną, z deską na środek noża i zaczynam strugać. I strugam jedną stronę, przekręcam o 180 stopni, biorę na środek, oczywiście bezpiecznie, żeby nam palce nie przycięło, strugam drugą stronę, przekręcam o 180, kładę bezpiecznie nad nożem, strugam w ten sposób. Jest oczywiście ryzyko, że w momencie, kiedy już zbierzemy tego materiału z samych końców deski, w jednym momencie, kiedy położymy tą deskę na nóż, jest ryzyko, ponieważ ona pracuje w tą stronę, że deska poleci. Ale myślę, że też nie ma co się za bardzo obawiać, ze względu na to, że jak nam poleci, to nam poleci w tamtą stronę, a my tak pracujemy z boku, jakby z boku tej
wyrównialki. Dobra, to pokażę Wam w praktyce, jak to będzie wyglądało. Jak widzieliście, też wyrównialka równa platy. Jak widzieliście, w pewnym momencie położyłem deskę, już mi lekko przesunęło deskę do tyłu. Wtedy podniosłem osłonę, już pojechałem, wyrównałem, wyrównałem płaszczyznę tej deski i już w ten sposób nad osłoną, pod osłoną nocy. Kurde, ale faza. Pod osłoną noża. Już po całości pojechałem, tak? Dobra, i jak widzicie, deska jest płaszczyzna. Ta styczna, w przykroju stycznym jest wyrównana. Nic mi się nie dzieje, nic mi się już nie utkuje. Dzięki temu, że zacząłem strugać te krawędzie, zwróćcie uwagę właśnie na to, że nawet teraz na budowę tej deski, że dzięki temu, że zjechałem właśnie najpierw te krawędzie końcowe deski, teraz mi się tutaj taki łuk zrobił. Tutaj jest grubiej materiału, ale to znaczy, że właśnie ta technika jest odpowiednia i dobra, w dobry sposób wykonana. Teraz mam głupawkę, dostałem. Teraz mam głupawkę, ale okej. Na środku, słuchajcie, jest minus 38. Na środku jest 42 mm. Z jednej krawędzi mam 36,3, a tu mam 36,6. Także ta technika się sprawdziła. Wykorzystałem tutaj po prostu w tej desce jak najwięcej materiału, dzięki temu, że zacząłem strugać od środka. Oczywiście ta technika, trzeba naprawdę być ostrożnym, uważać. Zawsze w każdej technice, moim zdaniem, po prostu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ok, wyrównaliśmy teraz tą krzywiznę podłużną płaszczyzn, deska jest równiutka. Natomiast została nam teraz ta płaszczyzna, ta krawędź wąska deski. Po co? No po to, żeby właśnie złapać kąt prosty pomiędzy tą płaszczyzną a tą krawędzią. I teraz oczywiście mógłbym przejść na pilarkę i przeciąć tutaj w ten sposób na pilarce, ale uważam, oczywiście teoretycznie tak powinienem zrobić, żeby odciąć tutaj jeszcze część kory z tej deski. Natomiast na potrzeby tego filmu, powiedzmy, że tej kory nie ma, a żeby zaoszczędzić jak najwięcej właśnie materiału, to moim zdaniem też ta technika od środka tej wąskiej krawędzi jest fajna. Najpierw zacznę od środka. Będę przekręcał 180 stopni i pozbędę się tej krzywizny podłużnej boków. A później dopiero już tą płaszczyzną zestruganą na sam koniec dołożę do przykładnicy dłużnej i będę strugał. I tu przy okazji właśnie kolejny nawyk, który złapałem, bo w niektórych filmach możecie zauważyć, popełniałem błąd i ręce trzymałem w ten sposób, co oczywiście nawet jak już słonę weźmiemy, to nam nic niby nie grozi, ale
zawsze jest tą możliwość, że nam się ten palec ześliźnie i zeskrobie nam opuszki. Ostatnio też jakby nawyku od jakiegoś czasu, od paru miesięcy złapałem, że składam, ściskam dłonie w pięść, żeby chronić palce. Tutaj tylko kciukiem dociskam i pracuję w ten sposób. I staram się z takim nawykiem ostatnio pracować. Pod kątem właśnie bezpieczeństwa. Ok, to jedziemy, strugamy i omawiamy dalej. Teraz tu jeszcze, słuchajcie, kolejna rzecz. Zauważcie, kąt prosty tutaj już będę miał zachowany pomiędzy tą płaszczyzną szeroką a tą wąską. Jest idealnie. Kąt prosty. Super. Ale jeszcze jest jedna istotna rzecz. Tak samo jak zwracaliśmy uwagę na docisk materiału na blat referencyjny, żeby ta deska nam po prostu nie latała i była równa po całej długości, to tak samo jest z tą krawędzią. I teraz jakbym tak zostawił, to bym miał troszkę źle przygotowany materiał pod klejonkę, szczególnie te krawędzie. Bo zauważcie, przy nacisku lekko mi się ta deska na końcu podnosi. Dlatego teraz jeszcze raz przestrugam i zwrócę uwagę na to, że docisk będę wykonywał tu do przykładnicy, ale też i nacisk od góry w tym kierunku na blat referencyjny. Będę starał się teraz tutaj w tym kierunku robić, żeby wyrównać idealnie tą płaszczyznę. To często było właśnie przy klejonkach, jak widziałem gdzieś w sklepach różne blaty poklejone, albo ludzie na różnego rodzaju forach pisali, bo jak mamy razem deskę, że im tu w tym miejscu odchodziło. Jak nie mieli mocnego ścisku, wtedy klej puszczał i się pojawiała szczelina. Dlatego to jest taki częsty błąd i przestrugam to dalej. Jest teraz idealnie, równo, dwie płaszczyzny mamy zbazowane, jedną wąską krawędź, drugą szeroką i teraz dopiero, żeby zbazować pod tą płaszczyznę drugą i tą drugą krawędź, należy pojechać pod grubościóweczkę. Najpierw oczywiście sprawdzam sobie szerokość deski i tutaj najpierw zacznę od boku, 123,5. Czyli zacznę ustawienie na 123 kościówki, żeby nie kręcić w tom i z powrotem, to jadę najpierw na 123. Okay. Teraz nie smaruję, słuchajcie, już tych blatów ani woskiem, ani żadnym sprayem specjalnym przeznaczonym do tego, ze względu na to, że już blaty mam na tyle wyślizgane, że już nie muszę po prostu korzystać z tych środków. Materiał sam ładnie przychodzi przez blat. No i teraz kolejna rzecz. Jeżeli mamy strugniętą tą płaszczyznę, oczywiście zawsze warto po strugarce, znaczy i tak będzie różnicę widać w kolorze drewna, ale zawsze warto po strugarce zaznaczyć sobie, która płaszczyzna nie była strugana, żeby wiedzieć, jak będziemy przychodzić do grubościówki, żeby się nie pomylić. Wtedy najpierw zaczynamy, tą krawędź mamy przestruganą, więc tą krawędź kładziemy na blacie w ten sposób, ponieważ tu od góry jest nóż, który nam zbierze ten materiał i wyrówna nam deskę tutaj na całej szerokości.
zwróćcie uwagę, że jak będziecie chcieli zrobić na przykład jakiś tam blat, który będzie miał 360 szerokości i będziecie chcieli idealnie 120 uzyskać, no to wtedy weźcie pod uwagę to, ilość zbieranego materiału, który będzie Wam potrzebny do obróbki. Czy to musicie uwzględnić piłę, odcięcie materiału piłą, czy zbiór materiału poprzez wyrównywanie i grubościówkę. Musicie te rzeczy uwzględniać, czyli zawsze musicie uwzględnić tak zwany wymiar brutto, czyli wymiar z naddatkiem do wymiaru ostatecznego netto, który chcecie uzyskać. Dobra, jedziemy jeszcze z tą stroną jedną, to teraz sprawdzam sobie jeszcze grubość deski, żebym wiedział jak na grubościówce ustawić. Zawsze sprawdzam sobie grubość deski w tym najgrubszym miejscu, żeby później maszyna nie miała za dużych obciążeń. Tutaj mi wychodzi 43 mm, czyli ustawię sobie wysokość zbierania na 42 mm, bo jakbym sprawdził wymiar sobie tutaj w tej wąskiej części, tutaj mam 32, to zobaczcie, aż centymetr jest różnicy, a muszę zacząć stopniowo zbierać ten materiał. Musimy uwzględnić tutaj po prostu możliwość też zbioru naszej maszyny, na której pracujemy, ile jest, jaką ma moc, jaką ma możliwość zbioru grubościówki na jeden raz. W związku z tym moja ma 43, ustawiam grubościówkę na 42 i będę tak dalej zmniejszał, aż uzyskam równą deskę. No i w ten sposób mamy deskę wyrównaną, zbazowaną, z kątami prostymi do każdej krawędzi. No jak widzieliście, jednak wyrówniarka moim zdaniem jest niezbędna w pracowni. Są oczywiście techniki inne wyrównywania desek. Można wyrównać deskę ręcznie, strugami ręcznymi. Według starych, tradycyjnych metod stolarskich, techniki stolarskiej. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy przygotować tych desek, a mamy ich wiele, ja tam właśnie ostatnio mam przygotowane te deski na różne stoły, na różne to tak naprawdę ta wyrówniarka no, znacznie przyspiesza temat. Warto jeszcze dodać w tym miejscu, że tak naprawdę technik strugania może być znacznie więcej. Ja Wam pokazałem jedną z technik. Jeżeli chodzi o te krzywizny, wiadomo, że jeżeli one są dość małe, no to nie musicie przekręcać i bawić się o to 180 stopni, tylko przejechać na raz nad nożem, ze względu na to, że tego materiału nie zbierzecie tak dużo i ten trapez nie utworzy Wam się aż tak wielki. Natomiast jeżeli macie duże te krzywizny, warto z takiej metody skorzystać, o takiej metodzie wiedzieć. Jest jeszcze kolejna kwestia, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką deskę mamy, w jaki sposób ona jest wykrzywiona, jak zwichrowana. Trzeba też uwzględnić oczywiście kolejną rzecz, o której nie wspominałem w tych obydwu filmikach, o sile docisku. Czasem patrząc na budowę deski, musimy sami ocenić, nabierając doświadczenia, w którym miejscu nacisnąć mocniej, w którym popuścić lżej deskę i tak dalej, żeby w jednym miejscu nam zebrała więcej, w drugim mniej. Ale to już dochodzi doświadczenie, także oczywiście zachęcam Was do prób, do testowania. Ja Wam tylko w tym filmie chcę wskazać, pokazać pewne techniki, które ja stosuję, które mi się sprawdzają. Jeszcze raz powiem, moim zdaniem najważniejsze jest bezpieczeństwo, i to, żeby deska była zbazowana i miała wyrównane wszystkie płaszczyzny i był kąt 90 stopni. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, śmiało dzielcie się. Ja na pewno w kolejnych filmach będę też chciał Wam pokazywać w moich tipach stolarskich, poradach moje jakieś kolejne spostrzeżenia, przemyślenia i techniki, które ja sobie wypracowałem, których się nauczyłem. Także zapraszam również do oglądania kolejnych filmów. Słuchajcie, w tym miejscu chciałbym się jeszcze zatrzymać. Widzieliście ostatnio mój filmik z akcji budek kręgowych. Zauważyliście, że powstała pewna inicjatywa pasjonatów w dechy, która się zwie właśnie Pasjonaci w dechy.
nie skończyliśmy na budkach lęgowych, na tej akcji tylko i wyłącznie. Postanowiliśmy dalej razem podjąć współpracę z innymi youtuberami. Bardzo serdecznie Was zapraszam zarówno na nowo powstały kanał na YouTubie Pasjonaci Wdechę, jak również na fanpage oraz grupę Pasjonaci Wdechę na Facebooku. Na grupie się już bardzo dużo dzieje. Już parę osób jest, już jest Was coraz więcej, bardzo nas to cieszy, bo fajnie, twórzmy fajny kolektyw, twórzmy fajną grupę, fajną atmosferę, w której będziemy mogli się merytorycznie dzielić wiedzą w sposób przyjemny, miły, przyjazny, a nie tylko poprzez hejt. Także zaczyna to wszystko powoli się tworzyć, zaczyna to wszystko się powoli budować, bardzo nas to cieszy. W związku z tym zapraszam Was serdecznie. Oczywiście wszystkie linki do fanpage'a, do Facebooka, do YouTube'a znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was oczywiście do zerknięcia pod film. Będzie Wam łatwiej znaleźć. Naprawdę fajny klimat, pomysłów mamy sporo. Mamy nadzieję też, że kolejne osoby do nas dołączą. Na razie jesteśmy na etapie rozwoju tego wszystkiego, całej tej inicjatywy Pasjonaci Wdechę. Natomiast myślę, że ta inicjatywa, ta grupa będzie rosła. Mam nadzieję, że parę osób dołączy, weźmie czynny udział, do czego Was serdecznie również zapraszam. Dzięki jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Wolność, pokój z Wami. Trzymajcie się, hej!